Witam wszystkich graczy The Secret World. Znajdujemy się obecnie w siedzibie Inbedy, demona, który został wygnany kiedyś tam z naszego świata i obecnie wróci i usiłuje wywalczyć dla siebie kawałek tortu w Tokio. Bo w Tokio właśnie się znajdujemy. O, tutaj przed nami jest Inbeda. Leży sobie w ciepłym baseniku. W baseniku z ciepłą wodą. No i weźmiemy od niego misję. Ten Inbeda to w ogóle brzydki jest, ponieważ porozumiewa się z nami za pomocą pomruków, charchnięć i w ogóle takich warczących dźwięków. Natomiast jego słowa tłumaczy maska, właściwie no, maska z ludzkiej skóry zdartej z jakiejś swojej ofiary, która tłumaczy te jego odgłosy na ludzki język. On w zamian co jakiś czas oblizuje ją obleśnie długim jęzorem. The master is angry, worked up. The nine houses bring with them old memories. 300 years of exile has given Inbeda a lot of time to think about vengeance. They sold him into slavery. Do they think he has forgotten them, their betrayal? Ah, yes, but they forgot the first lesson. Results count. We undercut them. While the nine houses were sitting in hell, we were pulling down all the contracts. Mitsubishi, Sony, Toshiba, and then even bigger clients. Templars and Illuminati. Kirsten Geary is a goddess. Her retainer is always paid on time. And now the houses return to Tokyo, seeking to steal his contract and renegotiate with the customers that he rightfully stole. This will not be so. You are his message. Cleave a path through the nine houses. Find those who betrayed him. He will meet you where the blood is thickest. Tja. Trzeba najpierw zbadać notkę inwazyjną, no, notkę, na której będzie napisane, co trzeba zrobić. I opis klanów. This is my turf, czyli to mój kawałek podłogi. Dosłownie to jest mój torf. I biegniemy. Na początku wybiegamy tutaj tuż przed dom i naszym zadaniem jest bronić tych totemów przed najeźdźcami. O, proszę, już wyłażą z bramy demonicznej. No i trzeba ich pozabijać. Nie ma sensu od razu rzucać się na... Ups, nienawidzę tego, jak on znika. Nie ma sensu rzucanie się od razu na strzegącego jej bramy demona, tej bramy demona, ponieważ on jak na razie jest nieśmiertelny. Natomiast tutaj mamy dwóch pomocników, którzy trochę nam pomagają i dlatego jest to dobra misja dla początkujących, ponieważ oni zdejmują te tarcze Aegis, których normalnie byśmy nie zdjęli. Znaczy, zdjęlibyśmy, tylko że jako początkujący no, byłby z tym jakiś kłopot. Natomiast oni właśnie trochę pomagają i chodzi o to, żeby obronić te totemy, które tu stoją. I na razie wszystko na czerwonych Aegisach robimy. Dobra, trzy fale przeszły. Możemy iść go łomotać. Trzy czy dwie? No dobra, poczekam jeszcze jedną. O, zobaczcie, ma podwójny Aegis. W środku czerwoną i na wierzchu fioletową. Dobra. Biegniemy i bijemy. Odu!
Dobrze, aż wyleźli sierściuchy. No nic, właśnie. Oni tutaj wychodzą. Tutaj dodatkowe sierściuchostwo, którymi zajmują się tamci, prawda? Z tamtego. O, przyszedł sierściuszek. O, i zregenerowały mu się tarcze. No tak, tutaj trzeba żonglować trochę tarczami. Ja się już nie boję za bardzo, ale... No, weźcie mi tu, pomożcie trochę. Zdejmijcie mi te tarcze. O, właśnie. I przylazł i zdejmuje tarczę i bije jeszcze. O, no, na szczęście zmieniłem sobie tarczę. No, nie, robię to beznadziejnie w tej chwili. Licząc na swoją siłę. Natomiast tu trzeba właśnie ładnie pożonglować tarczami Aegis. Dlatego jest to dobra misja, żeby się wprawiać. I teraz zamykamy ten portal. Ale sierściuchy otwierają portal z drugiej strony. A nawet w sumie to, szczerze mówiąc, dwa portale. I robi się troszkę trudniej. Ale tak jak mówiłem, jest to dobra misja dla początkujących. Trzeba tylko pamiętać, żeby się nie wdawać... Nie wdawać w walkę z demonami strzegącymi portali. Bo no, później się to robi strasznie pierdliwe. Czekamy, aż przejdą trzy fale. I wtedy oni się robią wrażliwi, bo tak to można ich sobie tłuc. Chyba, że się mylę, no ale takie są moje doświadczenia. Albo jak tamtych tłukłem może na początku, w początkach swojej kariery, no to było, byłem za słaby i nie mogłem mi zdjąć tarczy, no nic. Doradzam cierpliwość w każdym razie. Gdzieś chyba czytałem o tych pierwszych trzech falach. No, proszę. Flappy sobie leci, Flaptuś. Jest misja, w której się trafia do gniazda tych Flaptusiów. No i się okazuje, że każdy z nich ma ponad 2 miliony punktów życia. Co sprawia, że są trudnymi przeciwnikami. I tak naprawdę nie należy ich ruszać. Dobra. No tak. Zawsze tutaj tracę rachubę, czy to już, czy jeszcze. Trzeba ich tam tłuc. Ale dostałem fajny chorągiew naplecny. Taki, wiecie, samurajski. O, cholera, trzeba było ich tłuc. Tyle czasu. Dobra. No to zmiana Aegisu i... No i nie wiadomo, czy czekać... Najgorsze jest to, że jak prowadzę samochód, to też nie jestem taki niezdecydowany, co musi strasznie załamywać kierowców, którzy jadą koło mnie. Ta, brawo, mistrzu. Czekałeś nie wiadomo ile. Dla początkujących ważne jest to, że oni tutaj pomagają właśnie. Ci kolesie od InBedu. No i teraz tłuczemy. Zdejmujemy... Opa, i siód. Tak, trzeba... Oj! Słabo, słabo. Wybił mnie jeszcze. Nienawidzę tego. Tak. Chaotycznemu ciosowi się oparł.
Dobra. I szybciutko zamykamy. Zanim z drugiego portalu wylezie następna banda. Ach, spóźniłem się. Tak. Zmieniaj, chłopie, bo cię będą łomotać. No. Dobra. I lecim na Szczecin. Tak, trzeba naładować krew, bo na krwi mam... O kurczę, nie zdjąłem mu całego czerwonego. Bo na krwi mam... czerwony Aegis. No dobra, i teraz już można go tłuc. No tak, tylko że w międzyczasie wyciekli sierściuszy z czerwonymi tarczami, których chaosem nie naruszę, bo na chaosie miałem fioletowo. Szybciutko, zanim wylezie kolejna banda. Tak. Temu panu już podziękujemy. No i jak może się spodziewacie, teraz portali będzie sztuk 3. Co stanowi pewną upierdliwość. Proszę, jeden portal, drugi i trzeci. No i bijemy. Najważniejsze jest teraz, żeby nie zahaczyć tego, co stoi naprzeciwko. Tak. O, widzicie, on już prawie był wychrumkany. Dobra. Zbieramy to, co wypadło. Przydaje się. Tu jest o tyle dobrze, przynajmniej, że stoimy w wąskim przejściu i tamten koleś, znaczy i wszystkie fale muszą przejść koło nas, więc możemy je powstrzymywać stosunkowo niskim kosztem, nie latając gdzieś naokoło, tylko... Tak. To za dużo klawiszy na klawiaturze, że nie biję. Przysnąłem trochę. No na szczęście... na szczęście totemy jeszcze stoją. O, tam słychać łomotania z boku. Koleś tłucze. Co to jest? Damage Boost Aura. Ciekawe, czy to od tego... Ach, tak, bo jak stoję w zasięgu tych tutaj totemów, to mam Damage Boost Aura, czyli dopałkę do dopalacza. Widzicie, wyszedłem i nadal miałem. No, lekko jaszczurcze. Interesting. A może to błogosławieństwo Inwedy, który... od którego może dostałem tego Cymbalisa naplecnego. Dobra, trzy fale były, bijemy. O, chodu, nienawidzę, bo tu teraz leżę, a on robi jeszcze łomot. Dobra. Zium, jest. Zdjęte Aegis i można go teraz troszkę przytłuc. Być może zanim się nie zdążyłem. Szlag. Jak przebieram, nie chcą ten... O, jest! O, widzicie, stoję poza zasięgiem totemów i nie miałem już tej aury dopalającej do tego. No, zamykaj się. No, aury dopalającej do obrażeń. No i teraz znowu. Bijemy! O, chodu! Dobra, nabity krew, no nie do końca nabiłem, trzeba było wcześniej, znaczy później odczekać jeszcze jeden, chodu. I tak, zdjęty, on mnie tutaj troszkę podpala, jak widzicie po ikonkach, ale już sierściuchy wylazły. Dobra,
Zabijemy, zamykaj, zamykaj, nie da rady. Aha, dobra, nie, nie, nie. Zmiana Aegis i teraz zamykamy portal. Szybciutko, bo tam słyszę, że biją. V, czyli orzesz w mordę, przez łeb dostałem. A, o, bo tam ci wzięli i trochę pomogli, jak widzicie. Poradzili sobie z pozostałymi. No i tego tłukę. Tam ktoś bije jeszcze tego... Jeszcze jakieś inne stworzonka. A ja już sobie z tym tutaj... No kurczę, nie mogę za jednym razem zdjąć mu całego Aegisu. Smutele. O, żeż wy! No i wylazło to... O, ktoś z pomocy mi tutaj przylazł. Do pomocy. Fajnie, to wy ich tam zabijajcie, ja tu skorzystam z okazji. Dobra. Zium, zium, zium. Tia. Tak, i o proszę, wchodzę w zasięg totemów i dostałem dopałkę, prawda? Tylko, że totemy się właśnie wyłączyły. No i tutaj ogólna łomotanina, ale nią się nie przejmujemy. To znaczy, możemy tutaj się przyłączyć, żeby zdobyć trochę doświadczenia. Ale oni sobie radzą. Także z tym nie ma problemu. No i wbiegamy tutaj na tyły budynku, gdzie jest Disrupt the Blood Oni Camp. Czyli zakłuć... No... Oni... Te demony... Po polsku trochę dziwnie brzmi. A, nie ten, nie ten. Obóz tych oni ognistych. Także to jest dość proste, bo już tutaj są pojedyncze te Aegisy. Więc możemy sobie pozwolić na spokojne tłuczenie. Ale tych to nie lubię. A nie. O cholera. Zaczepiłem niewłaściwego. Tak, on jest z innej misji, no ale trudno, zabiję jego, jak trzeba. O, dobra, on nie robi takich rzeczy chyba. Jak wybijanie mnie w powietrze i przebieram nóżkami. No i dobra. Tłuczemy tego. Ups, no tu trzeba trochę pożonglować, pobiegać naokoło. Ale to jest jeszcze stosunkowo proste. Tak, niestety broń pomocnicza nie wpływa w najmniejszym stopniu na tarczę Aegis. Szkoda. No właśnie. Aha. Byłem poza obszarem, no i zatłuczenie ich nie wpłynęło na wykonanie misji. Więc trzeba się wrócić do obszaru i kogoś zatłuc. O, tego może. Albo tamtego. Tych dwóch. Aha, już mnie dopadł, no niestety. Chodu! Dobra. Haha. Dobra. I teraz, niestety, trzeba dobiec o tam, gdzie pokazuje wskaźnik. A tam już towarzycho otwiera sobie portal, z którego wyłazi golem z podwójnymi tarczami. O, taki mięsny golem w dodatku. Wielki mięsny golem. I trzeba go zatłuc. Tamtych przy portalu to nie ma co tłuc w ogóle, bo oni są chronieni przez portal, więc no i przez tego mięsnego golema po prostu mają pola. A golem, jak widzieliście, miał podwójne tarcze, no i teraz ci przyzywają tutaj następnego, więc trzeba ich szybko zatłuc, żeby z piekła żaden tam sierściuch nie przylazł. No i biegniemy zakłócać dalej. Także misja jest bardzo fajna, taka właśnie dla początkującego.
nie jest przesadnie skomplikowana, żeby człowiek nie wiedział, co się dzieje, jak w przypadku tej z origami. Gdzie trzeba było znać japoński, znać origami. Nienawidzę tego! Rzesz w dziurności. Tylko tutaj po prostu sobie tak tłuczemy. V zbiera pozostawiony łup. O! Dwa pechowe wzdziuszki, że się na mnie natknęły! Tak! Jakbym miał mniejsze aegisy, to bym leżał i kwiczał. Ale nadal uważam, że jest to świetna misja dla początkujących. Jeździś, Maria, pane Hawranek, wyrżłem wszystko, co było? No ten jest poza. Ci też są poza. Aż w ciurności. O, tego będzie dobrze zatłuc. Ja, ukorzeniło mnie. O! Aha, ten mnie nie wybijał w powietrze, albo zdążyłem go zatłuc, zanim mnie wybił. Jeszcze jeden, tylko niestety oni nie chodzą pojedynczo. Jakoś tak to wszystko ustawili, że trzeba ich więcej wytłuc zawsze. No chłopaki, co wy? No nie róbcie sobie jaj. Wszystkich wytłukłem? No a tam Flappy leci. Do gniazda. No. A! Zdążywszy. Ha, ha, ha. Dobra. No i lecim na Szczecin. O, nawet pod nosem mi się to otwiera. I już mamy, co to, pojedynczy Aegis? Nie wierzę, bo to ten, aha, podwójny jest jakiś. A, właśnie, bo to tylko ci, co przyzywacze. Proszę, jaki umęczony golem z drutem kolczastym, błotny. Tak, bijemy. Na szczęście one bardzo mocne nie są, te tarcze ich, więc da się zdążyć. Chodu? Tak. Zmieniamy na czerwoną tarczę, bo ci już mają tylko czerwone, a nie mają absolutnej osłony. I... o, szybko poszło. Dobra. No i znowu... polskawym językiem mówiąc, disruptujemy Fire Oni Camp. Tak, zbiorę wszystkich, żeby było szybciej. O, jeszcze i tych. A co sobie będę żałował? Chlastu, nie mam rączek 11. O, jeszcze jakiś zgarnąłem. Kurde, powinienem mieć coś te... Słabo działa ten rampart, bo powinienem bić w 11, a tu ciągle jakoś mam wrażenie, że biję w zbyt małą ilość przeciwników. Rampart Augment Resonator. Rozwinięty na full, powinien dawać... standardowo biję na 6, powinienem dodać mi jeszcze 5 przeciwników, których mogę jeszcze uderzyć, a tu jakoś nie zawsze to działa. Tak, o, widzicie? Nadal są nietykalni. 0-0 ciągle trafienia. I... tak. I dopiero teraz mogę ich tykać. Zapieczętowane. I teraz biegniemy do domeczku pośrodku.
To byłoby całkiem malownicze miejsce, gdyby nie było opanowane przez demony. O, nie zauważyli mnie, za płotkiem przebiegłem. Tak, źródło portali znajduje się na pięterku. O, koleś z małym. Tu jest o tyle upierdliwie, że jest ciasno i nie ma jak unikać za bardzo, natomiast koleś jest dość słaby, ma tam 500 Aegis, więc nie był. Oj, Imbeda przyszedł. Zabrał swoją własność. A ja tymczasem mogę zabrać tu Jingu katanę i odebrać kolejną misję. Więc biorę tą katanę i muszę ją zabrać do baru Susanus Diner. Skoczę sobie tam, żeby nie biec. Chociaż kiedyś biegałem, no ale za stary już jestem na takie hopsztosy. Fajnie, że to zrobili. I oddaję katanę. I to jest ta misja, tak jak mówiłem, fajna dla początkujących. Dziękuję za obejrzenie. Nie zapomnijcie oglądać dalej innych tutoriali, bo to bardzo fajna gierka jest.